Spotkania drugiej rundy, sesja wieczorna, cztery mecze przed nami. Na relacje zapraszają Jarek Kowalczyk i Grzegorz Pajda. Dzisiaj emocji nie brakowało w spotkaniach popołudniowych. Być może będzie okazja, aby przedstawić fragmenty, a jeżeli nie, to poinformujemy o wynikach. Dwie niespodzianki, dwa mecze zakończone po ciężkiej walce, ale wynikami można powiedzieć, które były do przewidzenia. Natomiast w pierwszym pojedynku wieczoru już widzimy zawodników, którzy są prezentowani, wychodzą. Powiedzmy, że zmierzy się Cristiano Reyes, reprezentujący Hiszpanię, i Roby John Rodriguez w barwach Austrii. Tak, więc mamy pojedynek hiszpańsko-austriacki. Na naszych ekranach Cristiano Reyes, 24-letni reprezentant Hiszpanii, po raz czwarty w Mistrzostwach Świata do tej pory. Każdorazowo swoją przygodę kończył w pierwszej rundzie. Tak. Przegrywał z Van Grevenem, z Newtonem, z Andersonem i Antonio Alcinasem, którego już mieliśmy okazję poznać. Natomiast jeżeli chodzi o Austriaka, liczący sobie 24 lata, reprezentant Austrii, urodzony w Wiedniu. Co ciekawe, ma dwóch braci, którzy również zajmują się dartem. Jeden starszy, jeden młodszy. Roxy James Rodriguez i starszy Rusty Jake Rodriguez. Tak, co ciekawe, w tym roku z Krzysztofem, z naszym reprezentantem, Krzysztofem Ratajskim, byli nawet na takim mini tournée Indonezja, Filipiny. Tam wygrali turniej drużynowy. Tu mała korekta. Reyes doszedł do trzeciej rundy w 15 roku, więc chciałem mu zabrać kilka tysięcy funtów. Nieładnie. Nie, bardzo brzydko. Czy my rozmawialiśmy już o nagrodach, Grzegorzu, w tym roku? Może powiemy Państwu, o co ci zawodnicy poza chwałą, pucharem i pamięcią naszą kibiców walczą? No więc, jeżeli chodzi o listę, o nagrody pieniężne... O listę płac. O listę płac, więc zwycięzca po raz pierwszy dostanie 500 000 funtów, przegrany 200 tysięcy, półfinaliści po 100 tysięcy, ćwierćfinaliści 50 tysięcy, ostatnia szesnastka 35 tysięcy. No ale żeby to skrócić, to przegrany w pierwszej rundzie otrzymuje 7,5 tysiąca funtów. Tak jest. Tak wyglądają finanse tego eventu. Natomiast my już wracamy do spotkania. Druga runda do trzech wygranych setów. Każdy set składa się z trzech wygranych legów. 501. Double out. Jak najszybciej ustawiamy do... Schodzimy z punktami do zera. Ostatni rzut w podwójną. Inny rzut nie będzie zaliczony. Rozpoczął Rodriguez. Kropka przy fladze oznacza zawodnika, który każdorazowo będzie rozpoczynał lega. Panowie będą rozpoczynać na zmianę. Tyle jeśli chodzi o przepisy i zasady tej bardzo szybkiej, ale wydaje nam się, że bardzo emocjonującej gry. W chwili obecnej kolejna, rozpoczęła się kolejka. Rodriguez 100 punktów, Reyes, przepraszam, 100 punktów, pozostawia sobie 106 do końca i rozpoczyna swoją kolejkę Austriak. 194, on nie będzie mógł zakończyć, wręcz odwrotnie, Hiszpan, 106 punktów do końca, potrójna 20, 46 mu pozostało, rzuca szóstkę i double 20, 1-0, brawo. Z poziomu 106 punktów. A więc dosyć szybko. No, średnią to ma Reyes po pierwszym legu fantastyczną. Ponad 131 punktów. No, ale to pierwszy lek. Tak, nie łudźmy się, na pewno nie skończy z takim wynikiem. Spójrzmy, jak panowie sobie radzili w poprzednich rundach. Oczywiście Reyes 31 numer
przedostatni zawodnik, który był rozstawiony, więc on rozpoczął dopiero w dniu dzisiejszym przygodę na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Jeśli chodzi o Rodrígueza, to pokonał 3-1 Ricky Evansa ze średnią 89 punktów. Co na pewno było niespodzianką. Proszę bardzo, i pierwszy Max w tym pojedynku. Rzuca Rodrígueza. 140 do końca Reyes. On mógł to zakończyć już w tej kolejce. Ustawia topa. Rodrígueza dopiero ustawia. Pojedyncza 20, 19 i 17, ale pojedyncza. Tabel 20 na 2 do 0. Brawo. 2-0. Pięknie kończy. Bardzo spokojna gra Hiszpana na bardzo wysokim procencie. Zarówno jeśli chodzi o rzuty w trakcie przebiegu lega, jak i double 100%. Dwa podejścia, dwa razy trafione. Średnie z gry to 120 punktów w chwili obecnej. Rzucił Rodrígueza. Coraz lepiej. Tak, dobry lek w wykonaniu Rodrígueza. Odskoczył z punktami Reyesowi, ale oczywiście dopiero po tej kolejce będziemy wszystko wiedzieć. 125 w tarczy, 258 do końca, więc tylko 114 punktów przewagi, ale oczywiście już Rodrígueza może to próbować kończyć. Double 18. A i niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło. Reyes tym razem daleko. Potrójna, ale trójka. Nadal nie ma ustawione. 172 oznacza brak zakończenia, ale nie musi się tym przejmować, bo double 18 trafia Rodrígueza i mamy 2-1, z tym, że rozpoczyna teraz Hiszpan. Jeśli o lotkach Rodrígueza można powiedzieć, że są w miarę standardowe, to Reyes, zwróć uwagę, bardzo oryginalny zestaw. Widzą Państwo średnie, 106 Reyes, 98 Rodrígueza. W chwili obecnej bardzo, bardzo wysoki poziom tego spotkania. No, męczy się tym razem Reyes. Bardzo, bardzo łatwo wygrał te dwa pierwsze legi. Prawie ich nie zdążyliśmy nawet dobrze pokomentować. Tak było szybko. Natomiast teraz rzeczywiście jest troszeczkę gorzej. Ale on prowadzi 2-1. Rozpoczyna teraz każdą kolejkę. Tylko zaczyna rzucać piątki. 170 ustawione. Zadowolony, 117, jest. Oj. Nie będzie wysokiego zakończenia. A Rodrígueza? Nie. Triple 19. Na dół. Double 20. Och, duża pomyłka. I zobaczymy, jak sobie Reyes poradzi ze środkiem. 25 trafia, a double 20. Jeszcze jedna. No, tym razem nie.
Na 2-2 Rodriguez. Podwójna dziesiątka. Podwójne 5. Trafia, brawo, 2-2. Początek taki niemrawy, też był tak zaskoczony Reyesem, że on tak szybciutko wygrał dwa legi. A teraz? Mamy remis i nagle Austriak rozpoczyna. No może nie nagle, bo było wiadomo od początku, że piątego lega będzie rozpoczynał, ale na pewno nie jest to korzystna sytuacja dla Reyesa, który wydawałoby się, że ten trzeci zwycięski leg to jest kwestia czasu, a tu nagle po serii pomyłek na dablach Rodriguez doprowadza do remisu. No ale otwarcie ma nieco lepsze. Tak. Ale już potrójna dwudziestka. Przesunął się, poluje dalej na dwudziestkę. Będzie Max. Będzie. Tak! Pięknie! Drugi Max w meczu. Pierwszy Rodriguez. No coś się popsuło Reyesowi. No, rewelacyjne dwa pierwsze legi. Teraz ta średnia pikuje strasznie w dół. Już za chwilę Rodriguez będzie miał lepsze statystyki, a po tym rzucie jestem prawie pewien, że tak będzie. Pięknie, bardzo dobrze. Jest potrójna. Ale tylko jedna, siódemka obok wpada. I 260. 24 lata Rodriguez, 31 Reyes. Dzisiaj chyba najmłodsza para, którą będziemy oglądać w dniu dzisiejszym, tak mi się wydaje, patrzę tutaj na zestaw zawodników, tak, tam są Nestorzy Darta, King, Luis, Suljowicz, oglądaliśmy Norisa, Bitona, double 4 na set. No ale Reyes ma poprzeczkę najwyżej ustawioną, jak tylko można. 170 to jest maksymalny finisz. Dwie potrójne 20. Już nie skończy, już wiadomo. Czerwony środek. 70 do końca. A teraz Rodriguez, double 4. No to dwa. Jest. No. Trafia. Set, proszę Państwa, dla Rodriguez'a. Pierwsze prowadził Reyes. Wydawało się, że będzie to spacerek dla niego, ale ostatnie trzy legi padły łupem Johnny'ego Rodriguez'a z Austrii. I on prowadzi 1-0. Set pierwszy zakończony zwycięstwem Roby Johna Rodriguez'a w barwach Austrii. Natomiast Hiszpan Cristo Reyes fantastycznie rozpoczął. Wygrał szybko dwa pierwsze legi, a później coś się zacięło i nie miał tak praktycznie nic do powiedzenia w pojedynku ze znacznie młodszym Rodriguez'em. Set drugi rozpoczyna Rodriguez. Rozpoczyna Reyes. Tak, sytuacja, jeśli chodzi o statystyki, jest o tyle dziwna, że prawie w każdej prowadzi Reyes, poza tą główną, czyli wynik meczu jest dla niego niekorzystny, ale zarówno średnia 95, jak i procent na dablach 50% skuteczności, to wskazywałoby, że Reyes grał lepiej w tym pierwszym secie. Jednak decydujące lotki pod koniec lega numer 3, 4 i 5 padły łupem Austriaka i on właśnie prowadzi 1-0. Max? Nie. Odbita lotka wpadła w piątkę, 125. Tak, wyglądało jakby nie usztywnił tej ręki Rodriguez i uciekła ta trzecia lotka. 58.
Kończy kolejkę Austriak. 92. Zadowolony. To miłe. Młodzi gracze, tacy właśnie jak Rodriguez, oni potrafią się cieszyć z kolejki nawet poniżej 100. Ci bardzo zaawansowani gracze z wieloma wygranymi turniejami na swoim koncie, no to musi być 140 max, a czasami i przy tym maxie się tylko uśmiechają, prawda? Tak. Jakby to było normalne, proszę bardzo. Tak, a wcale to nie jest aż tak naturalne i normalne, że oni rzucają maksy w każdym legu. Myślę, że to raczej chodzi o to, że już są bardziej przyzwyczajeni do darta jako pracy. Rodriguez nadal cieszy się samą grą i dobre kolejki. Ewidentnie widać na jego twarzy, czy to była dobra kolejka, czy nie. Widać było teraz, jak była zła, jak nie był zadowolony. Ojo! A, rzucił. Może na 18 szedł, wiesz? No bo tak by to wyglądało. Tak by to ta potrójna jedynka opierała się o 18. Dokładnie. Grymas na twarzy mógłby wskazywać jednak, że... Reklama się przypięła do sędziego. No ten drugi lek taki troszkę, nie wiem, ospały bym powiedział. Zaraz panowie ruszą. 85. Ta trzecia lotka czasami mu dziwnie ucieka, tak. Te pomyłki na trzeciej lotce są nawet kilkucentymetrowe. Reyes nie ma tego problemu, on ma trochę inny, że początkowe lotki nie trafiają tam, gdzie chce, te pierwsze dwie. Zobaczymy, jak teraz trzecia. Teraz zupełnie nieźle. 52 pozostawione, Reyes 136. Nie będzie zakończenia. 96. No i zobaczymy, jak Rodriguez sobie poradzi z 52. Pierwsza lotka miała być w 20, więc musi dorzucić 19 i double 16. Blisko. I nie trafia. No to szansa dla Reyesa na 1-1. No straszne pomyłki. Pierwsza lotka mogę zrozumieć, ale druga i trzecia bardzo wysokie rzuty. Przy niezłym skupieniu. Tak. Takie otarły się o amatorskiego darta. Double 8. Jeszcze jedna. Też nie. No dziwne. No, właśnie jest takie rzuty. 1-1. Oczekiwaliśmy. Reyes trafia, zatem 1-1 w drugim secie w legach i Reyes rozpoczyna. Zasłania sobie pierwszą lotką. Bardzo często sektor potrójnej 20 musi uciekać na dół. Tam ze skutecznością różnie u Reyesa. Teraz akurat dwie potrójne. Bardzo dobre dwa rzuty. Natomiast Rodriguez nie najgorzej. Znowu podobna sytuacja, ale tam jest jeszcze z prawej strony miejsce. Właśnie realizator to potwierdził na tym odpowiednim kadrze. Ale poszedł na dół, no i trafił pojedynczy. Rodriguez, 98, 98.
Bardzo podobne statystyki. Wynik równy, poza oczywiście tym setem wygranym przez Rodriguez'a. 150 do końca Reyes i Rodriguez. Dobrze, jest potrójna 20, jest druga. Będzie uciekał, bo ta lotka niebezpiecznie po pierwsze wisiała, a po drugie 180 wystawiałoby na double 12. Po co tak grać, jak można było rzucić 4-8 na przyjemniejszego dubla? Double 15! Ojej. Ze 150 byłby zamknięty Rodriguez. 16 na double 20 będzie grana. Double 10. Trafia, brawo. Trafia, chociaż tak, był taki moment, że wiesz, myślałem, że jest potrójna 16. Tam bliżutko gdzieś. To prawdopodobnie celował tam. Potrójna 16 robiłaby double 4, więc to jest bardzo dobre. Zawodnicy przy 56 rzucają w okolice potrójnej. I singiel pasuje, i potrójna pasuje. No to mamy 2-1 w setach dla Rodriguez'a. W legach, w drugim secie. I on rozpoczął. Z tym, że Hiszpan rzuci znacząco lepiej. 180. Lepiej nie można. ...96 Rodriguez, no i Reyes. Jęk zawodu. Ale 100 punktów ma. 221, musi rzucić. Jest jedna potrójna. Jest jeszcze jedna. Zmieni sektor, bo ciasno tam było. 20 chyba dorzuca. Próbował środek zagrać, nie udało się. 100 punktów Reyesa, Rodriguez nie może zakończyć, będzie ustawiał. Rozpoczyna od 60, 115 do końca, chwila zastanowienia, jaką wybrać taktykę. Został na górze. I środek. 70 do końca. Potrzebuje potrójnej 17. Nie ma. Nie rzucił. No, czyżby? I Rodriguez, 70. Double 16. Mało brakowało. Podwójne 12. Podwójne 6. Podwójne 3. Trafił. 2-2. A więc 2-2. Podobnie jak w secie pierwszym. Od 95 zaczyna Reyes. Rodriguez. Tym razem druga lotka mu uciekła. 100 punktów Reyes. Tak, Reyes od pewnego czasu wrócił do tej dobrej dyspozycji z pierwszego seta. Nie ma już jedynek, mało piątek. Raczej w każdej kolejce potrójna. Dobra kolejka, 134. Zasłonięty sektor. 84. Szkoda tej siódemki. Psst.
Dobra kolejka. Bardzo dobra. 50 do końca. 126 Rodriguez, 19. Pojedyncza. Szuka potrójnej. Nie ma. Nie ma. 100 do końca. Ustawia topa. 50 ma Rodriguez. Na pewno będzie rozmieniał. Nie ma sensu rzucać pierwszą lotką środka, jak ma 3 lotki w ręku. 18 na double 16. Trafia. 3-2. Należał mu się ten set. Oczywiście, że tak. On już 2-0 powinien prowadzić w legach, a tam troszeczkę udało. Trochę szczęścia miał Reyes. Szczęście jest potrzebne. Więc mamy 2-0 dla Austriaka i czekamy na kolejny set. Double 30%. Brawo. I jest max. Proszę Państwa, to jest drugi max Rodrigueza. Hiszpan również ma dwa max. Brawo! Max za maxem. Grad maxów. 350 max turniejowy. Tutaj wszyscy organizatorzy liczą, że spadnie rekord a propos ilości maxów w całym turnieju, który w tej chwili wynosi 708. W 2017 roku został on ustanowiony. Jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia dotyczące maxów, to 71. Właśnie w tym roku, 2017, rzuca Gary Anderson. I również w jednym meczu należy rekord do Gary'ego Andersona. I również w 2017 roku udało mu się w jednym spotkaniu rzucić 22 razy 180. A że rzucał wtedy z Van Hervenem, który rzucił 20 maksów, to jest to rekord. W jednym spotkaniu 42 maksy padły. Kabel 3. Niewiele brakło. No, z tym, że dodajmy, że te wszystkie rekordowe takie osiągnięcia są w nieco późniejszych fazach turnieju, gdzie jest więcej setów. Dokładnie masz rację, to są etapy ćwierćfinałów, półfinałów i ewentualnie finałów, gdzie tych legów jest odpowiednio więcej. Po serii pomyłek Rodriguesa na podwójnej Reyes wykorzystuje słabość młodszego kolegi z Austrii i prowadzi 1-0 w trzecim secie. I tu mieliśmy wręcz idealny przykład. Co to znaczy podwójna w darcie? Co to znaczy dobra końcówka? Przecież Rodriguez rzucił dwa maksy. Tak. Jeden za drugim i przegrał. Złote określenie darterskie. Maksy nie wygrywają. Maksy dają show, natomiast pieniądze dają double. I coś w tym jest. No ale patrzmy, co się będzie działo. Dalej może Reyes wróci do gry. Dwie potrójne. Dobra kolejka. 235 do końca. Będzie kończył Rodriguez, który jak sobie przypomniał te dwa maksy z rzędu, to aż musiał się wody napić. Mówi, to niewiarygodne. No jak ja tego nie wygrałem? ...57 tylko. Brawo, 140.
i 95 do końca, a Rodriguez nam się gdzieś zawieruszył. Tak, wybił go ten poprzedni lek na pewno. Był przekonany, że przy takiej przewadze no musi wpaść ta podwójna, którakolwiek, nie wpada żadna. Ale jeszcze niech próbuje zejście na dół. Próba środka. Tabel 20 rejestr trafia. Trafia. 2-0. Skromnie. Reyes zaczął dobrze grać. Rodriguez chyba jeszcze w pamięci ciągle ma tamtego pamiętnego lega, chociaż teraz coś troszkę lepiej, aczkolwiek znowu ta trzecia lotka ucieka w czwórkę, 84 w tym podejściu, ale piątka Reyesa na początku, druga lotka singiel 19 zostanie na dole, 81 w sumie. No jest potrójna. Ojej, ale znowu trzecia troszkę lotka, więcej piątka. Uwagi do trzeciej lotki Rodriguez powinien przykładać, bo masę punktów natracił przy tym trzecim rzucie. 134. Teraz ewidentnie było widać, jak zwolnił, ten pół sekundy przymierzył i od razu był efekt. Była 60. Ile tych 60 już uciekło Rodriguezowi? 148 za chwilę będzie podchodził do tarczy Rodriguez. Pojedyncze. Pojedyncze. Mało. 90 do końca. Reyes na wygranie seta. Jest. Tabel 10. Jest. Pięknie. I mamy, proszę Państwa, set dla Reyesa. Na dole potrójne, w tym 1-7, a otwarcie Rodriguez'a. No jest potrójne. 140, dobrze, bardzo dobrze. Potrójna piątka. Pojedyncza 20. No niespecjalnie. Szansa przed Rodriguezem, żeby uciekać z punktami. Wykorzystana w pełni. Dwa razy 140. Ojej. Dół. Wpychał ją jeszcze. No i pojedyncza 20 tylko. A tu mamy potrójną 18. Może gdyby został na 18, byłoby lepiej. 120 do końca Rodriguez. 60, wysoko rzuć tą 20, dobrze. Tabel 20. Szansa na przełamanie, tabel 20. Brawo. Pięknie. 1-0 Rodriguez. W czwartym secie. I on rozpoczyna. Tak. Oj, 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 20 odpadła. 60 odpadła. To już na pewno. O. Słaba kolejka.
Rodrigueza. Reyes wyrówna i odskoczy. 140, dobrze. No, 75 punktów traci. Ajajaj, odbita. No, dobre. Dobra, 135. 60 punktów różnicy. Odrobione z nawiązką. Ustawione zakończenie u Hiszpana. Teraz ustawia Rodriguez. Nie wiem, czy ustawi. No nie, potrzebował potrójnej. Reyes psuje drugą lotkę. Trochę nadrabia potrójną osiemnastką. No i Rodriguez. Przydałaby się naprawdę dobra kolejka. Ojoj. 62 nie można uznać za dobre. No tyle, że może kończyć, ale 84 Marejes rzuca pojedynczą dwudziestkę. 14 i czerwony środek. Nie ma. Trafi. No i szansa przed Rodriguezem. Nie wiem. Ważna pierwsza lotka. Jak trafi 60, później rzuci 25 na double 18, będzie szansa. Potrójna 17. Nie. Duże błędy. Do końca. Ale środek czerwony za to trafi. 9. Podwójne 8. Jeszcze jedna lotka. Trafia. 1-1. Jak wyglądają średnie? 90 Reyes, 88 Rodriguez, 40%, 44% Reyes, 25% Rodriguez. Otwiera. Dobre. Dobrze Reyes. 140 oczywiście, a Rodriguez? A Rodriguez schodzi na dół i nic, pojedyncze wartości. Potrójna piątka. Ale potrójna dziewiętnastka, troszkę licznie gratuje. Brawo. 140. Zmniejszył tą różnicę już znacząco. Brawo. Nietypowe, ale skuteczne. No, na górę trzeba przejść. No, ale nie trafia potrójny. Reyes. Może kończyć. Nie było to łatwe oczywiście, nie udaje się Hiszpanowi. Ustawia 98, 115 ma Rodriguez. 90 do końca, potrójna 18. Double 18. Brawo! Trafia. No pięknie. No i sytuacja Reyesa staje się trudna. Austriaka 501 punktów dzieli od awansu do trzeciej rundy. Tym razem i druga lotka była źle rzucona, trzecia potrójna czwórka, dobrze ta 60 była pierwsza. Psuje Reyes drugą lotkę. Oj, oj, psuje trzecią. Upiekło się Austriakowi po tej słabej kolejce, ale teraz jedynka.
No tego się nie spodziewaliśmy. I jeszcze potrójna jedynka. To najmniejszy wymiar kary, jaki mógł spotkać Rodrigueza po tej słabej kolejce. Potrójna piątka. Pojedyncza. 55. Kiepsko to wygląda. No. Punkt Fres. Słaby lek Rodrigueza. Bardzo kiepski. Reyes, drugi licznik, ale też popatrz. No, dobra, że wpadła ta potrójna dwudziestka. Ale to 185 mógł już ustawić. Jedynka. O matko. 41. Bardzo słabo Rodriguez. Reyes nie rzucając bardzo dobrze, ma 160 punktów przewagi. Dobra, 20. Trafię. Pięknie. Należało mu się. Bez wielkich wzlotów przebrnął przez ten leg, ale zasłużenie go wygrał. Bo Rodriguez nie rzucał nic. No nie wiem, czy Rodriguez będzie miał aż taką szansę jeszcze jedną w tym meczu. Zobaczymy. Tak, to chyba stres był taki. Dopadł go chwilowy stres. Zobacz, jak teraz. Po co? Odbiłaś. Dobrze, że mu tych dwóch jeszcze nie wybiła. Kończy kolejkę Rodriguez. Hmm. 140, a patrz, trafiła mu się też jedynka. 81, no jakoś tak obaj panowie tak, nie pracują na 3 dni. Nie, i średnie spadają, obaj już poniżej 90. Jest potrójna jakaś wreszcie w wykonaniu Rodrigueza. Nie ustawia Reyes, a jak Rodriguez, który ma cięższe zadanie, ale rozpoczyna od 60. Pojedyncza. 167 do końca i dlatego rzucał 25. Był pewny, że trafi minimum 25, jeśli nie 50 i wtedy będzie ustawiona kończąca. Gdyby rzucił 20 singlową, byłoby wtedy nieustawione. Stąd też decyzja o rzucie w środek. Osiem pozostawia. Piątka jest. Double 20 na remis. Jest remis. W setach. 2-2. To było do przewidzenia. Rodriguez nic nie rzucał po drodze. Mm-hmm. Tu zgadzam się z panem, panie Grzegorzu, że Rodriguez w secie
numer 4, grał bardzo słabo. ...139, otwarcie Rodrígueza. 60. No, dawno nie widzieliśmy Rodrígueza rzucającego dwóch potrójnych. 125 Reyes. 2 potrójne, brawo. 80 pozostawia sobie Rodrígueza. 40, Robin Lacroix 80. O! Jeszcze raz. Double 10. 70. Zostaje podwójna 52. Piątka do rzucenia. Nie. 44. Musi rozmienić jedynką na double 2. No. I nie trafia. Podwójne 1 będzie do rzucenia. Jest. Jest. Double 16. Jest. Jest. Brawo. Otwiera Reyes bardzo rozsądnie, 137. I ta presja na młodym Austriaku będzie coraz większa. 2 potrójne piątki i pojedyncza 19. No niestety, mówiłem o tym, że młodość ma swoje plusy, jeśli chodzi o karierę darterską. On jego cieszy, ta gra, jest zadowolony nawet z kolejek poniżej 100. No ale tu wchodzimy w obszar teraz minusów. Trzeba rozegrać tysiące tych meczy. A setki o stawkę, żeby później wytrzymać do końca w takich momentach, w których ta ręka nie może zadrżeć. Umysł musi być czysty. Tutaj na pewno przewaga po stronie Hiszpana, który jak na złość rzuca piątkę, żeby udowodnić, że on jeszcze nie jest na tyle doświadczonym graczem, ale myślę, że będzie tutaj, że już ma większe szanse na końcowy sukces. Szczególnie, że prowadzi 1-0, ma przewagę w drugim legu, 74 punkty. Ważna kolejka. Brawo, 2 potrójne 20. Brat Rodrígueza tam na widowni siedział. Potrójna 18, double 16. Brawo. No, coś mi się wydaje, że pożegnalny leg. Że młody się nie podniesie już? Rodrígueza w Mistrzostwach Świata. Tak mi się coś... Miał swoje szanse. Hiszpan wytrzymał cały przebieg gry. Bywało różnie, a teraz punktuje bezlitośnie młodego Austriaka. Potrójna, aj, 85 zaledwie. Ta trzecia lotka wpadła w piątkę. Pojedynczy 20. Pojedyncze 20. 60.
Sektor. Mało, mało, za mało. On w końcu jest pierwszym licznikiem. Daleko mu nie odskoczy, ale jak rzuci, a rzucił po trójkę. 60, tak, 85. W sumie 239 do końca. Jest wreszcie potrójna, przydałaby się jeszcze jedna, jest druga, dobrze. Kończy tą kolejkę Reyes. No i zobaczmy. Jest. Tabel 20 na mecz. Niewiele zabrakło. Nie. To była chyba próba na dwa topy. Teraz kompletnie nieudana. Double 10 Reyes na trzecią rundę. Trafił. Trafił. 3-0 wygrywa zatem w piątym secie, 3-2 w setach. No i proszę Państwa, Christo Reyes, 31 numer z rozstawienia w tym turnieju, awansuje do trzeciej rundy. Tam już czeka nie byle kto, bo Rob Cross.